Tylko jeden dzień pozostał wykonawcom na zgłoszenie się do przetargu na budowę nowego Brodzika na odkrytej pływalni w Lesznie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czeka do 7 marca do godziny 10. W ubiegłym roku powstał mały Brodzik dla najmłodszych dzieci. Był potrzebny dla maluchów, które w upalne dni lubią bawić się w wodzie. Z Brodzika chętnie korzystały te dzieci, które nie umieją jeszcze pływać. Teraz MOSiR ogłosił przetarg na kolejny Brodzik, tym razem z dwoma zjeżdżalniami. Jego wymiary będą takie jak poprzedniego, będzie tylko nieco głębszy, 80 cm. Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Barczak, otwarcie odkrytego basenu planowane jest na pierwszy dzień wakacji, a nowy brodzik dla maluchów też powinien być już gotowy.